Szanowni Państwo, ja wiem, że temat oświaty jest trudnym tematem, ale widzę, że staje się też popularnym tematem, wybory się zbliżają. Tylko popatrzmy na ten problem realnie. Na czym ta reforma oświaty miałaby polegać? Brakuje pieniędzy? Dlaczego brakuje pieniędzy? Dlatego, że nie ma uczniów w szkole. Proszę zobaczyć, jaki nabór zatwierdziliśmy jako cały zarząd w tym roku. Jaki mamy efekt? Że nawet te nasze ostrożne prognozy się nie spełniły. Nie mówmy, że jest dużo uczniów w szkołach. Ja kończyłem technikum mechaniczne. Nas było w klasie 36. U radnego Chowańca ile było rad? 34. U radnego Drozda w klasie, jak chodziłeś do średniej szkoły? 30. Także 40 u pani skarbnik. To nie jest problem, szanowni państwo. I doskonale o tym wiecie. Tyle, że jak myśmy chodzili do szkoły, to były szkoły zawodowe. Co teraz chce iść do szkoły zawodowej? Przeanalizujmy. Ile mamy klas zawodowych? Dlaczego ludzie nie zdają matury? No nie oszukujmy się. Wszyscy zdolni się nie rodzą. I to nie jest nasza wina i tych radnych, którzy tutaj siedzą i odpowiadamy za reformę oświaty. Pieniądze niestety nie rodzą się na drzewach, drodzy państwo. I ta reforma na czym miałaby polegać? Na likwidacji szkół. Dlatego powtórzę to, co mówiłem kilka sesji temu. Nie sądzę, żeby się tutaj znalazł odważny, który by pozbawił miejsca pracy ludziom, którzy pracują. Wiem, że mało zarabiają. Tylko, że tu jest perspektywa taka, albo będą zarabiać mało, ale będą mieli pracę, albo nie będą mieć wcale. Chcę powiedzieć, że w tym roku nasi dyrektorzy szkół, nauczyciele ze szkół średnich wyruszyli do innych powiatów, aby rekrutować uczniów do naszych szkół. Co do tej pory niestety nie było takich akcji. Efektu też nie ma. Bo takie problemy są w całej Polsce. Mówimy o tym, że dbajmy o nauczycieli, dawajmy podwyżki w szkołach, a słyszę, że 120 osób w starostwie to jest dużo, gdy coraz więcej zadań nam przybywa, coraz więcej problemów mamy jako samorząd. Chcę zapytać, czy ubyło nam dróg, ubyło nam mostów, ubyło nam innych problemów związanych ze starostwem, z tymi zadaniami? Nie, ale ubyło nam dzieci. Przecież to nie my sobie ustalamy kwotę subwencji, którą otrzymamy. To niestety jest kształtowane przez nabór, jaki mamy. I naprawdę dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków. Tutaj jeszcze nikt nie mówi o Muzeum Historycznym, który jest perłą powiatu sanockiego. Bardzo wiele zwiedzających. Ta frekwencja rośnie z roku na rok. Wkrótce przyjeżdża telewizja, żeby nakręcić specjalny program w Muzeum Historycznym. Ale też mamy tam problemy. I to nie wynika z tego, że turystów nam ubyło. Tylko mamy problem, aby to muzeum, w które zainwestowaliśmy mnóstwo pieniędzy, utrzymać. Nie są to łatwe decyzje i proste decyzje. Myślicie państwo, że w starostwie ludzie zarabiają kokosy? Niestety nie. I przestańmy mówić, że powiat został zadłużony. Popatrzmy realnie na wskaźniki. 2010 rok. Jakie było zadłużenie? Zerowe? 25 milionów. 34,17%. Dzisiaj mamy 40,03. Mówimy o tym, że jest trudna sytuacja finansowa. W 2011 roku 7 milionów złotych spłaciliśmy kredytów. W 2012 roku ponad 8 milionów spłaciliśmy. W 2013 też o tym mówiliśmy, że spłaciliśmy kredyty. I te kredyty nie są na igrzyska, bo jeżeli ktoś powie, że przeniesienie neurologii to są igrzyska, że wyremontowanie najważniejszych dróg w Sanoku to są igrzyska, że otwarcie wzgórza zamkowego zrewitalizowanego to są igrzyska, że uruchomienie pracowni endowaskularnej w szpitalu to są igrzyska, że termomodernizacja obiektów oświatowych i termomodernizacja szpitala to są igrzyska, to tak, to są igrzyska, bo te inwestycje wykonaliśmy. Dlatego, szanowni państwo, prosiłbym o rozsądek. W
w tym temacie, bo to jest dyskusja, która nie dotyczy absolutorium. Bo jeżeli chodzi o kwestie jakiejś uwagi do opinii Rio, jest napisane konkretnie na końcu. 14 dni na odwołanie. Było jakieś odwołanie? Nie widzę. Fajnie się mówi i ocenia Regionalną Izbę Obrachunkową, jeżeli nie ma jej przedstawiciela na sali. Proszę Państwa, też chcę powiedzieć, że my jako Starostwo Powiatowe, Pani Skarbnik może to potwierdzić, wielokrotnie spieramy się z Regionalną Izbą Obrachunkową. Niektóre spory są na naszą niekorzyść, ale w wielu przypadkach sąd decyduje i przyznaje też nam rację. Bo sami Państwo podejmowaliście uchwałę. Zarząd, tak jak Pani Grażyna słusznie zauważyła, bez rady nie może wiele. Do tych wszystkich uchwał, do tych wszystkich decyzji potrzebowaliśmy uchwał rady. Proszę zobaczyć na naszą kadencję. Ile zadań wykonaliśmy, zadań bardzo trudnych, które były niemożliwe wcześniej do zrealizowania. Mówimy o inwestycjach na poziomie 20 milionów przy 96, które wydajemy. To jest ponad 20% środków pozyskanych. Mało? To proszę popatrzeć, co było w 2010-2009 roku. Ile inwestycji udało nam się wykonać? Ile rzeczy jest realizowanych? A najbardziej dla mnie smutne jest, że dzisiaj mówimy o oświacie, a najważniejszej osoby odpowiedzialnej za oświatę nie ma, bo krzesło jest puste. I tak samo efekty pracy komisji, która była swego czasu powołana. Jakie są efekty prac komisji oświaty? Panie starosto, to jest dyskusja. Dziękuję.